Czy uda się nie dopuścić do sprzedaży warszawskiego specu francuskiej Dalki? Hanna Gronkiewicz-Waltz jest już dogadana z Francuzami. PiS nie chce, by miasto traciło kontrolę nad strategiczną spółką. Stołeczne struktury partii zbierają podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Ciepło i gorąca woda ze stołecznego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej dociera do blisko 20 tysięcy budynków, zaspokajając około 80% cieplnych potrzeb stolicy. Firma zatrudnia blisko 2000 pracowników i zarządza prawie 2000 kilometrów sieci ciepłowniczej. W 2010 roku przedsiębiorstwo zostało ogłoszone wielką perłą polskiej gospodarki. Spec jest warty co najmniej 2 miliardy złotych. Podkreśla ekspert Piotr Ciąpa z Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi. Ale nie dla władz stolicy. Ratusz podpisał wczoraj wstępną umowę z francuską firmą Dalkia, która ma wykupić 85% udziałów warszawskiego przedsiębiorstwa za niecałe 1,5 miliarda złotych. Generalnie kierunek prywatyzacji firm komunalnych jest potrzebny, ponieważ buduje to konkurencję, a po drugie miasto nie musi odpowiadać za wszystkie warunki, jeśli chodzi o usługi. Tłumaczy warszawski poseł PO Michał Szczerba. Problem w tym, że Spec jest monopolistą. Monopolistą będzie też Dalkia. Opozycja zarzuca sprzedaży specu brak przejrzystości. Prawo i Sprawiedliwość zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum, by warszawiacy mogli wyrazić swoje zdanie w sprawie sprzedaży stołecznego potentata. Potrzebujemy 134 tysięcy podpisów, żeby odbyło się referendum lokalne w Warszawie. Informuje warszawski radny PiS Michał Dworczyk. Termin zbierania podpisów mija 2 sierpnia. Na razie jest ich około 120 tysięcy. Jeśli opozycji uda się zebrać wymagane podpisy, ratusz obligatoryjnie powinien rozpisać referendum. Mieszkańcy Warszawy mają prawo mieć bezpieczeństwo cieplne zapewnione. I to zapewnione przez miasto, a nie zdani na łaskę losu przez prywatnego właściciela, który oczekuje zysku.